Jesteś me wołanie, ufam całym sercem złym, bo Ty jesteś Bogiem mym, miłosierny Panie, usłysz me wołanie. Miłosierny Boże, błagam Cię w pokorze, wlej me serce taki żal, by kochało Cię bez miar. Miłosierny Boże, błagam Cię w pokorze. Serce Boże, z Ciebie płynie łaski zdrój, na świat Boże mnie rozlewa, ukochany Jezus mój. Każdy czas serce Twe rozumie nas. Każdy czas serce Twe rozumie nas. W sercu Twoim przebaczenie, błogosławię i spełny dar. Miłosierdzie czerpać mogę bez obliczeń i bez miar. Każdy czas serce Twe rozumie nas. Każdy czas serce Twe rozumie nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Kochani bracia i siostry, gromadzimy się w tym szczególnym miejscu dzisiaj w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby wspomóc swoją modlitwą tych naszych dawnych przodków, którzy tutaj są pochowani. Bardzo serdecznie witam na tej uroczystej mszy świętej, na tej wspólnej modlitwie Was wszystkich, kochani, którzyście tutaj przybyli na to miejsce, do tego lasu. Witam serdecznie także przedstawicieli samorządów, władzy samorządowej, chór Stuchowa. Serdecznie witamy sołtysów z Szynwałdu, Zalasowej, panią burmistrz Stuchowa. Przede wszystkim pana leśniczego, który tutaj to wszystko organizuje i o to dba. Bardzo serdecznie mu dziękujemy. Witam serdecznie kapłanów, księdza Stanisława, miejscowego proboszcza z Zalasowej i ojców redemptorystów. Ojca Zbigniewa, ojca Andrzeja, ojca Karola. Sprawujemy mszę świętą koncelebrowaną. Oczywiście za tych tutaj pochowanych ja będę ofiarował Panu Bogu swoją modlitwę. Ojciec Zbigniew chce polecać Panu Bogu świętej pamięci Kazimierza Łępę, msza święta od Marii Józefa Hajmów. Ojciec Andrzej o wszelkie łaski, błogosławieństwo dla pewnej rodziny. Najświętszej ofiary przeprośmy najpierw za wszystkie nasze grzechy i uchybienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że za bardzo zgrzeszyłem myślą o Bogu, wszystkim i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy,
doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwała Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je z pomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Panem pasterzem, nie brak mi niczego. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach.
przez wzgląd na swoją chwałę. Panie pasterze, nie brak mi niczego. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I Twój laska pasterska są moją pociechą. Panie pasterze, nie brak mi niczego. Sto dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, a kielich mój pełny po brzegi. Panie pasterze, nie brak mi niczego. Dobrodzie łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Panie pasterze, nie brak mi niczego. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego też uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół, sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Kochani bracia i siostry, przeżywamy dzisiaj dzień szczególny. Dzień, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ona wplata się w cały miesiąc czerwiec, bo jest poświęcony czci, jaką oddajemy sercu Bożemu. Kochani, wplatamy się w tą wielką modlitwę Kościoła uwielbienia dla Bożego Serca z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie. Od wielu już pokoleń, od wielu setek lat Kościół czci to serce Boże, które jest symbolem miłości, jest symbolem miłosierdzia, jest symbolem odkupienia. Wiemy, że to serce Jezusa zostało przebite za nasze grzechy na drzewie krzyża, że zostało zdruzgotane za nasze winy. I za to my wielbimy to Najświętsze Serce Jezusa, bo zostaliśmy przez nie odkupieni, pojednani z Panem Bogiem. Została nam przywrócona możliwość życia w łasce, w zjednoczeniu z Panem Bogiem. Kochani, to święto ma taką wymowę: oddać cześć, uwielbienie sercu Bożemu, ale też zadośćuczynić za wiele grzechów, wiele różnych niedociągnięć, wiele zniewag, które to serce Boże dzisiaj także i przez całe wieki, zawsze tak było, niestety od niewiernych ludzi otrzymywało. Chcemy zadośćuczynić Jezusowi, Jego Bożemu Sercu, za wszelkie grzechy, za wszelkie zniewagi. Kochani, my czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa także dlatego, że prosimy, aby Pan Jezus nas niejako jeszcze bardziej ze sobą wiązał, abyśmy byli z Nim jeszcze bardziej zjednoczeni, z Jego sercem, abyśmy byli umocnieni przez Jego łaskę, uświęceni i w ten sposób pielgrzymowali przez ziemię, aby kiedyś osiągnąć w pełni to szczęście wieczne w niebie. Moi drodzy, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to także wielka prośba wszystkich wierzących o to, żeby Pan Jezus nas przemieniał, żeby przemieniał nasze serce, żeby nasze ludzkie serca upodabniał do swojego świętego serca. Kiedy kończymy litanie, mówimy: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. To jest wymowa, istota tego święta, prośba o to, żeby Pan Jezus przemieniał nasze serca na podobieństwo swojego serca, żebyśmy w naszym życiu Go naśladowali, żebyśmy przez miłość, miłosierdzie wobec bliskich byli jak Pan Jezus. Moi kochani, do tej prośby, żeby Pan Jezus przemieniał nasze serce, żeby okazywał miłosierdzie nam, pielgrzymującym, dołączamy także dzisiaj, szczególnie tu, w tym miejscu, prośbę, by okazywał miłosierdzie naszym poprzednikom, naszym bliskim zmarłym, naszym dawnym przodkom, którzy odeszli z tego świata i tu zostali pochowani. Dawne to były czasy, nikt z nas ich nie pamięta. Po ludzku mówiąc, czasy bardzo trudne, tragiczne, bo wielu z nich zakończyło ziemskie pielgrzymowanie bardzo szybko. Nie znamy, ilu ich było, nie wiemy, w jakim wieku odchodzili z tej ziemi. Na pewno byli między nimi ludzie starsi, ale pewnie byli i młodzi, może nawet dzieci. Wszyscy zostali niejako wyrwani z tego ziemskiego życia i przeniesieni do życia wiecznego. Pokonała ich ta ziemska choroba, na którą wtedy jeszcze nie było lekarstwa. Taka widocznie była wola Boża, że odeszli z tej ziemi tak, jak odeszli. Moi kochani, ale my dzisiaj może nie rozpaczajmy nad tym, tylko pomyślmy, w jakim stanie serca oni odchodzili z tego świata. Bo przecież pewnie tak jak my dzisiaj, oni też czcili serce Boże, oni się modlili, oni chodzili do spowiedzi, oni się nawracali, ale w tym momencie, kiedy przyszła ta choroba, ta chwila przejścia z tej ziemi do wieczności, jakie było ich serce, jaka była ich dusza? Tego nie wiemy, Pan Bóg to wie. I dlatego się gromadzimy, dlatego się modlimy, żeby ich wesprzeć, żeby ich wspomóc. Moi kochani, ktoś może powiedzieć, że to już było tak dawno,
Po co my się za nich jeszcze modlimy, jak może oni są już wszyscy w niebie? I rzeczywiście nasza modlitwa może im już nic nie pomóc, bo nie potrzebują naszego wsparcia, są szczęśliwi. My tego nie wiemy, Pan Bóg to wie. I dlatego się modlimy. Pan Bóg w swojej pięknej ekonomii zbawienia, w swoim tym planie zbawienia sprawia, że każda nasza modlitwa zanoszona za zmarłego przynosi swój efekt. Zawsze pomaga jakiejś duszy. Moi kochani, jeżeli ci nasi dawni przodkowie zmarli, którzy tu są pochowani, są już zbawieni, oczywiście nasza modlitwa jest jak gdyby przez Pana Boga przekierowywana na innych. Ileż tu w naszej okolicy, w Małopolsce, w Podkarpackim, bezimiennych grobów, ileż młodych ludzi, żołnierzy I, II wojny światowej, czy wcześniejszych jeszcze, którzy gdzieś tam zginęli, pochowano ich nie wiadomo gdzie. Może nikt o nich nie pamięta, może nikt się za nich nie modli już, a może potrzebują modlitwy, potrzebują łaski, żeby osiągnąć zbawienie. Dlatego, kochani, modlitwa za naszych bliskich zmarłych zawsze ma sens. Nigdy w niej nie ustawajmy, bo przez modlitwę za naszych bliskich zmarłych Pan Bóg sprawia, że wiele dusz osiąga radość nieba, że niebo się zaludnia, że niebo się powiększa, że przybywa nam orędowników w niebie. Jeżeli my wspomagamy jakieś dusze, które dzięki naszym westchnieniom, modlitwom przechodzą do życia wiecznego, jakichś wspaniałych mamy orędowników, przecież oni tam u Pana Boga wstawiają się za nami. Ileż Bożej łaski otrzymujemy od Pana Boga dzięki zbawionym, dzięki świętym. My się pewnie dowiemy kiedyś tam, jak sami znajdziemy się w Królestwie Niebieskim. Kochani bracia i siostry, niech to nasze modlitewne spotkanie, tu msza święta, z której wypływa wszelka łaska Chrystusa i ona dotyka tych dusz, które potrzebują zbawienia, potrzebują jeszcze się trochę oczyścić ze swoich win, grzechów, słabości, aby wejść do Królestwa Bożego. Niech ona dotyka naszych bliskich zmarłych, niech im ułatwia drogę do nieba, aby rychło osiągnęli szczęście i radość życia wiecznego. A nas niech wspomagają, abyśmy ciągle w tym naszym ziemskim pielgrzymowaniu stawali się na wzór serca Bożego. Najświętsze serce Jezusa. Przyjdź królestwo Twoje. Amen. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również dla nas. Odkąd przyszedł latem, został umęczony i poszatany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję zrzeszczenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z naszych serc niech wzniesie się ufna modlitwa do Boga naszego Ojca, za Kościół powszechny, aby wytrwale dawał światu czytelne świadectwo miłości Chrystusa objawionej w Jego najświętszym sercu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic i prowadzili święte życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za tych, którzy przez grzechy lub różne okoliczności życia odeszli od Pana Boga i Kościoła, aby Pan zwrócił ich serca ku sobie i dał łaskę powrotu do wspólnoty. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za praktykujących różne formy czci serca Pana Jezusa, aby Zbawiciel rozpalał ich swoją miłością i czynił wrażliwymi na potrzebujących pomocy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich naszych bliskich zmarłych, za zmarłych, którzy tutaj są pochowani, za świętej pamięci Kazimierza i wszystkich bliskich zmarłych z naszych rodzin, aby odkupieni przez Chrystusa mogli dostąpić udziału w wiecznej uczcie zbawionych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nasze święte zgromadzenie, abyśmy przez uczynki miłości na co dzień podejmowali zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, który w najświętszym sercu Jezusa ukazałeś swoją miłość i nie przestajesz troszczyć się o swoje dzieci, przyjmij z upodobaniem nasze modlitwy i wspomóż nas swoją łaską przez Chrystusa, Pana naszego. Panie, Panie, usłysz me wołanie, ufam całym sercem swym, bo Ty jesteś Bogiem mym, miłosierny. I siostry, módlcie się, by naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Twoich, na cześć swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, wejrzyj na niewysłowioną miłość serca Twojego Syna, który wydał się za nas, aby przez Jego zasługi nasz dar stał się miłą Tobie ofiarą i zadośćuczynieniem za nasze grzechy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Górem serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w niebie pańskie, hosanna na wysokości. Z
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Twojego Syna ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O zmarłych, którzy spoczywają tutaj na tym miejscu, na tym cmentarzu. O zmarłym Kazimierzu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź nas do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Za Jezus miły, Panie niebiosów wielki Bóg, by pragnienia się spełniły, kiedy serc przekroczy próg, idzie duszy pocieszenie, chleb aniołów z nieba dany, idzie, aby sprawić cud. Niech ten sakrament Twojej miłości pociągnie nas do Twojego Syna, abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Bracia i siostry, jeszcze raz dziękuję wszystkim. Bóg zapłać za przybycie, za wspólną modlitwę. Bóg zapłać kapłanom, współkoncelebransom. Dziękuję bardzo wszystkim organizatorom, chórowi Tuchowskiemu. Bardzo serdecznie dziękuję. Na zakończenie jeszcze raz westchnijmy do Pana Miłosiernego za tych, którzy tu leżą, którzy są pochowani kiedyś, bardzo dawno temu, ale ich dusze są w ręku Boga. Prośmy za nich, za wszystkich naszych bliskich zmarłych. Westchnijmy za zmarłych z naszych rodzin. Każdy z nas ma kogoś bliskiego, który już przeszedł na tamtą stronę. Niech Pan im wszystkim da radość życia wiecznego.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Jeszcze będzie poświęcenie tego kamienia, tutaj jest przygotowany. Cmentarz choleryczny w Kawikowym Lesie. Tutaj znajduje się miejsce wiecznego spoczynku mieszkańców Łękawicy i Trzemesnej, ofiar epidemii tyfusa i cholery zmarłych w latach 1847-1856. Niech spoczywają w pokoju, pamiętajcie o nas. Pobłogosław, Panie Boże, ten kamień. Uświęć tych, którzy pod nim spoczywają. Przyjmij ich do wiecznej chwały, a nas natchnij zawsze pamięcią o nich i modlitwą za ich duszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Ducha Świętego. Amen. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Czcigodni księża, czcigodni ojcowie, jak w imieniu mieszkańców Zalasowej, Szymwałdu, Kalwodzy, Trzemesnej, Łękawicy, może jeszcze i innej miejscowości, chciałbym podziękować za odpowiednie tej mszy świętej. To już kolejna msza święta, czwarta, właściwie w tym samym gronie. Ojcowie, mieszkańcy pochodzą z Zalasowej, z Łękawicy. Bardzo nam miło. Dziękuję księdzu proboszczowi z Szymwałdu, księdzu proboszczowi Zalasowej. To jest, jak powiedziałem, czwarta msza i pewnie tych mszy będzie jeszcze więcej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję tenorom z Tuchowa, bardzo dziękuję władzom samorządowym z Tuchowa, zresztą ze wszystkich tutaj gmin, radnym powiatowym, bo widzę, radnym gminnym, sołtysom, jest ich tu bardzo, bardzo wielu. Chciałbym jeszcze podziękować gospodarzom tego lasu, bo to dzięki nim też jesteśmy tutaj, mamy ten teren udostępniany i rodzinie ojca Zbigniewa. Oni tutaj przygotowanie tych ławek, przygotowanie tego terenu, to właśnie dzięki nim. Zresztą tych osób tutaj zaangażowanych to jest bardzo wiele. Ja nie chcę wymieniać, bo bym pewnie kogoś opuścił, ale robimy to wszystko nie dla siebie, robimy to wszystkim dla tych tutaj, co są pochowani. To są nasi przodkowie i bardzo dziękuję. Bóg zapłać wasz ból. Dziękujemy wam. O Panie nasz Boże, Tobie sława, potęga, śpiew. Tobie serce Boże, święty, święty, brzmi w pokorze. Serc Królu, o Panie nasz Boże, Tobie sława.
niewoli grzechu będa stróż. O lekarzu boski, ulecz nasze nędze troski. Tobie sławę